Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Inowrocław tropem kryminału poznamy drogę, jaką komisarz Herman Haak odbywa codziennie z miejsca swojej pracy do domu oraz zapoznamy się z dramatyczną rozmową, jaką odbył z największym swoim przeciwnikiem politycznym, księdzem Antonim Laubicem. Gościmy u pani prezes Heleny Kłosowskiej, prezes Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu. Ponieważ jest to bank spółdzielczy, kontynuuje tradycję Banku Ludowego i od 1906 roku znajduje się dokładnie w tym miejscu, czyli na trasie wędrówki naszego komisarza do domu. I szczegółowo zapoznamy się, jakie budynki, jakie obiekty, również nieistniejące, znajdują się właśnie na tym odcinku pomiędzy odwachem policyjnym a mieszkaniem na Zolbachstrasse 49. Prześledzimy teraz dokładnie trasę, którą codziennie pokonywał nasz komisarz, a mianowicie wychodząc z komendantury policji skręcał w Jakobstrasse, na której znajdowała się farbiernia i pralnia chemiczna Polaka Kaczmarkiewicza. Następnie skręcał w lewo w Georgenstrasse, czyli ulicę Jerzego, gdzie była kujawska fabryka cementu i miejska szkoła elementarna. I później skręcał już tutaj w Sigismundstrasse, nazwanej tak ku czci Zygmunta Wilkońskiego, założyciela uzdrowiska. I po lewej stronie mijał Bank Ludowy, w którym się obecnie znajdujemy, a po prawej stronie synagogę, która została zbudowana zaledwie rok wcześniej w stylu bizantyjsko-romańskim. I później Sigismundstrasse przechodził prosto w Zolbachstrasse i docierał do swojej kamienicy domu pod numerem 49. Znajduje się w gabinecie pani prezes Heleny Kłosowskiej, prezes Banku Spółdzielczego, który kontynuuje tradycję Banku Ludowego. Pani prezes, Bank Spółdzielczy, Bank Ludowy to jest najstarszy bank w Inowrocławiu z ogromnymi zasługami. Proszę opowiedzieć nam w skrócie o historii tego banku, bo jest ona ciekawa. Przecież był to bank wędrujący, który często zmieniał swoją siedzibę. Tak, to prawda, ponieważ w okresie zaborów, kiedy, żeby podźwignąć polski przemysł, polski handel, polskie przedsiębiorstwa i umożliwić powstanie tego, postanowiono założyć w Inowrocławiu coś polskiego, polski bank. Dlatego kupcy ziemianie zebrali się tu w 1867 roku, a było to dokładnie 1 października tego roku, i podjęli decyzję utworzenia spółki kujawskiej, która w większości, to prowodyrem tej spółki był dr Zygmunt Wilkoński. Spółka została zarejestrowana nieco później, bo dopiero w 1873 roku, ale pierwsze walne zgromadzenie, które miało miejsce w hotelu Preis, było w marcu 1868 roku. I tak jak już powiedziałam, w 1873 roku kujawska spółka została wpisana do rejestru handlowego i też zmieniono nazwę na Towarzystwo Pożyczkowe dla Miasta Inowrocławia. Nie tylko dla Miasta Inowrocławia, ale także dla okolic.
Siedzibę przeniesiono, pani Kasia wspomniała, w różne miejsca. Najpierw ona miała miejsce na Placu Klasztornym 6, potem rok później, w 1874 roku, przeniesiono ją do kamienicy pod Lwem. A kolejny rok to 1875, gdzie była siedziba na ulicy Solankowej 7. I znowu wędrówka naszego banku w 1876. Przenosimy się na ulicę Świętego Mikołaja. Chcę może państwu powiedzieć, że Towarzystwo Pożyczkowe te Inowrocławskie było jednym z najlepiej działających spółek w zaborze pruskim. I w 1889 roku dotychczasowa spółka Towarzystwa Pożyczkowego dla miasta Inowrocławia przekształciła się w Bank Ludowy. I w 1891 bank nasz zrzeszał 486 członków. Czyli była to już rzesza klientów, którzy no, pielęgnowali patriotyzm, pielęgnowali polskość i bardzo im zależało na rozwoju właśnie polskiego banku. W 1905 roku spółka liczyła już 1399 członków. I chciałabym powiedzieć, że wędrówka dalej trwała, bo w 1899 roku nasza siedziba znów na Solankową 8 się zagnieździła. Natomiast w tej parceli, w której się dzisiaj znajdujemy, rozpoczęto budowę dla potrzeb własnego banku i były to lata 1905-1906. A budowniczy, to na pewno państwo wiecie, Kazimierz Przyłuski, który wybudował wiele pięknych dla miasta Inowrocławia kamienic, wiele pięknych obiektów, w tym między innymi Ratusz Inowrocławski. I Kościół Matki Boskiej. I pani prezes, jeszcze dodamy, że ten bank służył klientom nie tylko polskim, ale również niemieckim i żydowskim, czyli nie było tu takiego jakiegoś ograniczenia narodowościowego, ale do tej pory, zanim ten bank powstał, to Polacy byli przecież poszkodowani, bo polskiego banku nie było. Bankierzy to byli głównie Niemcy i Żydzi. Tak, to się zgadza, bo w naszym banku oprócz Polaków również na równych prawach z Polakami byli obsługiwani i Niemcy, i Żydzi, o czym pani wcześniej wspomniała. Może na zakończenie powiem, że w latach 1906-1909 przewodniczącym Rady był ksiądz Antoni Laubic. I właśnie rozmowę naszego komisarza ze swoim największym przeciwnikiem w mieście, księdzem Antonim Laubicym, za chwilę zaprezentuję. Komisarz Herman Hack odkrywa tajemniczy Złoty Krzyż, który znalazł w pobliżu kościoła i chcąc czy nie chcąc, mimo że obawia się wizyty i spotkania na plebanii z księdzem Antonim Laubicem, jednak musi zasięgnąć informacji na temat tego krzyża i decyduje się, zbiera się na odwagę, decyduje się właśnie na rozmowę z księdzem Laubicem. Ksiądz Laubic tak prowadzi tą rozmowę, że schodzi ona na tematy polityczne. Jest to najpoważniejszy fragment tej powieści. Do tej pory trochę śmieliśmy się, trochę baliśmy się. Były opowieści o papudze, o duchach. Dzisiaj musimy spoważnieć, bo nie możemy zapomnieć, że akcja powieści dzieje się w roku 1909, kiedy naprawdę Polacy byli uciskani, chociaż stanowili 3/4 mieszkańców Inowrocławia. A więc posłuchajmy, jak mogła wyglądać rozmowa dwóch najważniejszych postaci w Inowrocławiu, czyli w Hohenzalca. Pan jest, jak sądzę, lutrem, bo nie widziałem pana nigdy w moim kościele. Przerwał ciszę ksiądz Laubic, zmieniając nieoczekiwanie temat rozmowy. Istotnie,
Jestem protestantem, odpowiedział zdecydowanie. Chodzę do miejscowego Kreuzkirche. Lutrów szczególnie lubię, zrobił zaskakujące wyznanie Laubitz. Są dla mnie większym wyzwaniem niż katolicy, a swoją drogą nas, katolików, niewiele różni od protestantów. Gdyby nie polityka pańskiego rządu, moglibyśmy żyć tutaj w zgodzie na polskiej ziemi, stwierdził, patrząc na hakach życzliwym, ale taksującym spojrzeniem szarych oczu. Nie ma polskiej ziemi, nie ma Polaków, są tylko pruscy poddani, którzy mówią po polsku, wypalił Hak. Zapadło nieprzyjemne uczucie konsternacji i niepokoju, które zdecydował się przerwać Hak. Jest ksiądz mądrym i bardzo wykształconym człowiekiem. Chyba ksiądz rozumie, że lepiej stało się dla tej części Polski, że dostała się pod rządy niemieckie. Przedtem Polska nie rządem stała. Co powiedział o poznańskim nasz wielki król Fryderyk? Dano mi kawał anarchii. Przez własne warcholstwo, lenistwo, brak szacunku dla prawa straciliście tak kwitnącą niegdyś Polskę. Mówił spokojnie, ale dobitnie. Ja wiem, że wam się ciągle marzy wolna Polska, dodał po chwili. Nie tykajcie tych marzeń, wysyczał przez zaciśnięte zęby Laubitz. Twarz księdza tężniała stopniowo, przybierając ze skupionego wyraz wojowniczy. Pan też jest osobą, jak sądzę, wykształconą i inteligentną, skoro pański rząd powierzył panu tak wysokie stanowisko. Niemcy nie lubią grzebać przeszłości, bo mogliby znaleźć coś, czego wcale nie szukali. W prastarej chrześcijańskiej Polsce, uznawanej w Europie za przedmurze chrześcijaństwa, wy, Niemcy, sprowadzacie się, jakbyście chcieli założyć tutaj państwo niemieckie po wsze czasy. Tylko ciekaw jestem, co zrobicie z tymi 4 milionami Polaków, bo w państwie wolności, prawa, kultury i bojaźni Bożej, jakim się chwalicie, nie da się chyba zgładzić, usunąć z powierzchni takiej liczby ludzi, mówił Laubitz z ironią, głosem mocnym i dostojnym. Niech ksiądz nie demonizuje. Z niebywałej potęgi i dobrobytu Prus korzysta także ludność polska. Żeście właściwie nigdy kultury nie posiadali. Cywilizacji pruskiej, które tyle zawdzięczacie, odpłacacie nienawiścią. Gdyby tylko Polacy byli lojalni i chcieli winną wdzięczność zachować, mieliby w takim samym stopniu co Niemcy udział w miłości panującego cesarza, ripostował Hak, starając się dotrzymać kroku wojowniczemu księdzu. Co za szatańska obłuda, podniósł głos do głębi oburzony Laubitz. Co za miłość, która prowadzi do demoralizacji, tak, właśnie przez germanizację dzieci polskich, dzieci polskie się demoralizują. Obcy język, zwłaszcza w nauce religii, prowadzi do bałamuc, a w konsekwencji do wyrugowania zasad moralnych. Mam nieustannie w pamięci płacz bitych dzieci, odmawiających nauki religii po niemiecku. W ich smutnej doli dostrzegam jednak pociechę. Dzieci, które tak czują, pozostaną zawsze Polakami. Nie wolno nam pobudować się na własnej naszej ziemi. Ogładzają nas na każdym kroku. Mogę jeszcze wiele wyliczać, czego nam miłościwy cesarz i jego rząd zabrania. Wszystkie te prawa wyjątkowe skierowane przeciwko nam to gwałt, jakiego w historii świata żadnemu dotychczas narodowi nie zadano. Chcecie nas wywłaszczyć z naszej kochanej ziemi, gdzie leżą prochy naszych ojców i dziadów, żebyśmy stali się jak cyganie bez ziemi. I za te wszystkie dobrodziejstwa mamy jeszcze być wdzięczni? Dojdzie w końcu do tego, że zakażecie polskich napisów na nagrobkach. Jednego wasz rząd jednak nie przewidział. Im surowsze prawa i wyroki będą, tym Polacy bardziej będą kochali wszystko, co polskie. My z tej walki wyjdziemy umocnieni, bo za nami Bóg i sprawiedliwość Jego. Laubitz wstał i dumny wpatrywał się prosto w oczy Haka, przeszywając je płomiennym wzrokiem. A może po prostu brak wam cywilnej odwagi? Może pozwalacie na to wszystko, bo nie macie godności narodowej? Kuł dalej jakby sztyletami Hak, mrużąc oczy. Jako Niemiec zadaję sobie niekiedy pytanie, czy wschód Rzeszy Niemieckiej ma być polski czy niemiecki? Czy jest dobre dla jakiegokolwiek państwa, by było narodowe mieszane? Nie. Takie państwo musiałoby prędzej czy później zginąć.
Polaków jednak nie da się tak od razu usunąć ani wytępić. To zajęłoby pokolenia. Musimy zatem nauczyć się współżyć ze sobą. Innej drogi na dzisiaj nie ma. A cóż będzie w przyszłości? Sam Bóg to tylko wie. Mówiąc to, wpatrywał się z narastającym niepokojem w twarz swego antagonisty. Rozumiem dobrze pańskie przykre uczucia, ale nic pomóc nie umiem. Nie mogę być w tej sprawie obiektywnym. Jestem w pierwszym rzędzie niemieckim urzędnikiem, a ten czyni tylko to, co jest przyjemne jego przełożonej władzy. Nie mnie mieszać się do wielkiej polityki. Hak drżącymi rękoma zapalił papierosa, zapominając zapytać z nerwów o zgodę. Dodał na koniec ironicznie. W końcu proboszcz jest na to, aby cierpiał za swoją parapię. Kłęby aromatycznego dymu podziałały na niego uspokajająco. Tego się obawiałem, pomyślał, że będę toczył szermierkę słowną z niezłomnym przeciwnikiem, którego kochają tysiące, a ja sam na swej straży stać muszę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dalej potoczą się losy komisarza Hermana Haka i jego przeciwnika, księdza Antoniego Laubica, proszę, wesprzyjcie finansowo wydanie mojej powieści na portalu polakpotrafi.pl w kategorii książki publikacje kryminał w stylu retro.